Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj recenzja oczywiście tego, co spodziewali się wszyscy, ale też sam od samego początku mówiłem, że wszystkie 12 pudełkowych zestawów z Lotra pojawi się w maratonie. No i dzisiaj wieża Ortang, więc zapraszam na recenzję. Partnerem maratonu Władcy Pierścieni na moim kanale jest sklep Kopalnia Klocków. W mojej opinii najlepszy sklep z używanymi zestawami LEGO. Linki znajdziecie w opisie. Zobaczyliście wieżę w nieco szerszym ujęciu, więc teraz będziemy sobie oczywiście wszystko oglądać po kolei. Zaczniemy od Enta, no i później tak piętro po piętrze będziemy oglądać Ortang i zaglądać oczywiście do jego wnętrz. End wizualnie wygląda naprawdę bardzo sympatycznie, no i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jego ruchliwość, ruchomość i możliwości wyginania i pozowania, naprawdę jest całkiem spoko. Tutaj jeśli chodzi przede wszystkim o taki mechanizm skrętności, możemy w tułowiu sobie nim obracać. Lewa jego ręka jest na dwóch stawach kulkowych, mamy tutaj oczywiście też ruchome palce, więc naprawdę spoko. Oczywiście jeszcze bardzo ładnie wyglądają te nieproporcjonalnie umieszczone oczy, które są też tak na różnych wysokościach. Mamy tutaj też ruchome nogi, które swoją drogą bardzo ładnie zostały wykończone, bo zobaczcie, mamy elementy zieleni, tutaj mamy jakiegoś grzybka, naprawdę to jest urocze i fajnie, że zwrócono na to uwagę. No i mamy jeszcze taki zarost zrobiony z pnączy, super, trochę może brakuje mi większej ilości zazielenienia u góry. No i jeszcze mamy taki mechanizm zamontowany z tyłu, tutaj też widać taką nadmierną płaskość, o tyle o ile on z przodu wygląda bardzo fajnie, jest taki trójwymiarowy, tutaj po prostu wystarczy czuło to trochę nieco zabudować, a jest jakiś taki brak. No ale możemy sobie dzięki temu machać łapą, więc możemy zrobić tak, żeby kogoś pozdrawiał, ale możemy też na przykład chwycić orka, no i wykonywać jakieś obsceniczne gesty, więc szczerze mówiąc całkiem ten end przyjemny. Was pewnie i tak najbardziej ciekawi sam Ortang jako wieża, jako konstrukcja. No i zobaczmy, jak on też prezentuje się od przodu. Ma naprawdę bardzo ładnie zabudowaną bryłę. Zobaczcie, jakie tutaj są te strzeliste elementy. One naprawdę świetnie odwzorowują jego kształt. Mamy wysokie schody, które też przy, no mimo wszystko, nie dość dużej skali tej konstrukcji i tak wydają się być bardzo wysokie. Tutaj oczywiście możemy sobie te wrota rozchylić, no i dzięki temu gdzieś tam zajrzeć na wylot. No i jeśli chodzi o konstrukcję, no to oczywiście ten Ortang jest zrobiony tak w jednej drugiej jest pełny, czy też nawet w trzech czwartych, no bo mamy przód, mamy dwa boki, tył jest otwarty, żeby był bawialny, żeby można sobie było tam pozaglądać. No więc myślę, że też do środka trzeba zajrzeć, bo to jest naprawdę bardzo dobrze wyglądający set. Na dwóch najniższych poziomach mamy przede wszystkim lochy, które są takie, powiedziałbym, dość pustawe, więc tutaj niewiele się dzieje. Mamy jakąś kulę skazańca, który pewnie sobie tutaj przebywał, ale już najwidoczniej zostały z niego tylko kości, które tutaj są rozrzucone. Mamy szczura jeszcze w tym starym odlewie. No i też mamy tutaj, zobaczcie, takie naklejki. Z lewej strony są jakieś takie wrota, po środku mamy całe stadko wargów, a po prawej najwidoczniej oczy jakichś orków. Trochę to jest dziwne, bo właściwie czemu oni mieliby być w lochach wszyscy zlokalizowani i czemu ci wargowie mieliby tak sobie po prostu tutaj w tych lochach siedzieć, nie wiem. Oczywiście wargowie gdzieś tam byli wytwarzani, o ile tak można powiedzieć, w tych leżach wargów, no a tutaj fajnie, że jest to nawiązanie, natomiast nie do końca rozumiem uzasadnienie, po co te naklejki akurat w takiej formie się znalazły. No ale idziemy wyżej, mamy tutaj oczywiście wejście do Ortangu, mamy te odchylane drzwiczki, możemy sobie oczywiście nimi tutaj tak poruszać, mamy też proporcje z białą dłonią Sarumana. Mogły trochę te dłonie wyglądać bardziej jak dłoń. No i tutaj mamy klapkę w podłodze, możemy oczywiście kogoś zrzucić bezpośrednio do lochu. No i szczerze mówiąc, to jest taka, wiecie, funkcja tylko żeby była. U góry znalazł się żyrandol. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki posąg, który oczywiście po prostu musiał wypełnić przestrzeń, no bo to nie powala w żaden sposób i wydaje mi się, że po prostu ciekawie jest na tych wyższych kondygnacjach, aniżeli na samym dole.
Na tym piętrze jest już zdecydowanie ciekawiej. Po pierwsze mamy tutaj te elementy, które znamy z pojedynku czarodziejów. Mamy też palantir, który naprawdę wygląda świetnie. Zobaczcie, to jest taka niby kulka, ale naprawdę jeśli chodzi o kolory, które tutaj się pojawiają, jest fenomenalnie. Z tyłu mamy też wielki taki tron, czy też fotel, na którym siedział sobie Saruman. No i tam też są zamontowane jego nogi, bo mamy go tutaj w dwóch wersjach z nogami i z tą taką, wiecie, sukienką. No i po lewej, po prawej stronie mamy trochę jakichś takich magicznych składników do pewnie eliksirów. Tutaj też mamy jakieś książki, po prawej stronie również, pojawia się też jakiś list, więc trochę się dzieje, ale myślę, że tutaj Palantir jest taką największą gwiazdą tego piętra. Na tym piętrze na pewno opracowanych było wiele receptur. Po pierwsze mamy tutaj taki wielki kocioł, gdzie kołowrotem możemy sobie go obrócić i wysypać jego zawartość. Tutaj mamy jedną z tych bomb, które zostały użyte w Helmowym Jarze i tutaj nawet znajduje się receptura. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj oczywiście taką naklejkę, z której wynika to, co trzeba włożyć do tego kotła, żeby oczywiście bomba zadziałała. No i mamy tutaj jeszcze masę jakichś właśnie innych butelek, odczynników, jakaś beczka, rondel i tak dalej, tak żeby to trochę zapchać. Oczywiście tego miejsca jest tutaj dość mało, no ale też ta wieża nie mogła być na tyle dużo, żeby później po prostu się nigdzie nie mieściło, więc też trzeba to było jakoś skondensować. No i myślę, że w tym zestawie jest to całkiem nieźle ogarnięte. Pora na przedostatnie piętro, które wygląda naprawdę niesamowicie. Mamy tutaj bowiem 5 portretów czarodziejów, którzy znajdowali się w Śródziemiu. No oczywiście z książek znamy tylko Radagasta, Gandalfa i Sarumana. Od pozostałej dwójce jakoś tak nie ma zbyt wielu wzmianek. No i mamy też kilka innych ciekawych elementów. Tutaj mamy jakieś książki. Tutaj mamy też kolejnego Tyla z jakimś ciekawym nadrukiem. Tylko nie wiem, czy to jest mowa elfów, czy mowa Mordoru. Mamy też jeszcze kilka jakichś takich pochodni, trochę innych upiększaczy, no bo im wyżej, tym ciaśniej, więc tutaj trzeba coraz bardziej kondensować tą przestrzeń. No i ostatnie piętro to jest taka mini zbrojownia, mini przechowalnia, ogólnie rzecz biorąc jakiś taki strych, jest tutaj naprawdę niezły bałagan. No i tak, mamy tutaj laski czarodziejów, mamy tutaj też taką opuszczaną drabinę, która szczerze mówiąc jest tutaj trochę wypchnięta na siłę i niepotrzebnie wypełnia tę przestrzeń. Mamy też hełm Uruk-hai, mamy też tarczę, no i tutaj jeszcze jakieś klucze, najpewniej klucze do Ortanku. No i też zobaczcie, na środku możemy zobaczyć Barad-dûr z okiem Saurona. Naprawdę fajnie to wygląda, tutaj jest chyba najwięcej takich przydatnych i ciekawych elementów, no może poza Palantirem, który mieliśmy po prostu niżej. Jeśli chodzi o minifigurki, które znalazły się w tym zestawie, no to też nie ma jakoś takiego wielkiego szału, jest jedna perełka, o tym oczywiście za chwilkę. Zacznijmy może od Uruka. Bardzo fajnie, że jest hełm i tarcza z dłonią Sarumana. Oczywiście pod spodem te takie standardowe nadruki, które mogliśmy już zobaczyć w poprzednich zestawach, które wam pokazywałem, więc tutaj jakoś tak bez szału i rewelacji. Myślę, że ciekawy na pewno jest ten ork, bo o tyle o ile sam ork jest dość standardowy, to ma bardzo ciekawą broń, mianowicie zobaczcie, na takiej gumce hak, którym oczywiście może miotać w entów, no i gdzieś tam ich próbować powalić. No ale myślę, że najciekawsza figurka, która w tym zestawie się znalazła, to Grima. W zależności od tłumaczenia, gadzi język, smoczy język, robaczywy język, tych tłumaczeń było sporo w różnych przekładach. Na wyposażeniu dostał taki mały kozik. Tutaj jeśli chodzi o nadruki, one ciekawie wyglądają na torsiku, nóżki zostały nadruków pozbawione. Tylko szczerze mówiąc, że tutaj Grima jakoś tak nie bardzo przypomina siebie. On jest zbyt cielisty, po prostu jego kolor skóry powinien być o wiele jaśniejszy. Z tyłu mamy jakiś taki nadruk futra, więc niby ekskluzyw, ale też jakoś tak ta figurka nie porywa. Zdecydowanie lepiej wygląda dwójka czarodziejów, i Saruman, i Gandalf. Natomiast tutaj też jeśli chodzi o ich wygląd, to już dobrze ich znamy tutaj. Hrabia Duków we własnej osobie, czyli Christopher Lee, który oczywiście odgrywał obie role. No i oczywiście też jeśli chodzi o Gandalfa, taki klasyczny, chociaż wolę jego wydanie w kapeluszu. No i też trochę się dziwię, że tutaj nie pokuszono się właśnie o taki jednolity odlew włosów razem z brodą, który po prostu trochę by odróżniał Gandalfa od tej wersji w kapeluszu od tej bez. No i mamy znowu orła, natomiast też orła widzieliście choćby w przypadku tej bitwy pod Czarną Bramą, więc tutaj orzeł jest identyczny, czy to Gwaihir, czy jakiś inny wielki orzeł, nie wiem. On wygląda dokładnie tak samo jak tamten, który znalazł się przy Czarnej Bramie. Okej, podsumowanie zrobimy sobie w takiej dość nietypowej formie. Ortang może odsunę na bok.
Co do tego, czy się opłaca? Oczywiście, że się opłaca, pod warunkiem, że upolujecie go w jakiejś dość przyzwoitej cenie. Może od środka ten zestaw jakoś tak nie powala, bo on jest po prostu dość mocno upchnięty. Natomiast od zewnątrz wygląda naprawdę bardzo dobrze. Prezentuje się dość konkretnie, dość solidnie. Tak sobie teraz patrzę, że gdzieś mi tutaj te paliki się pozginały, chyba jak przenosiłem gdzieś tam klocki, delikatnie puściły, ale nieważne. Ogólnie rzecz biorąc, wizualnie budowla daje radę, mogłaby być nieco wyższa, ale wtedy byłaby oczywiście droższa, byłoby wtedy w środku więcej miejsca, no ale ta cena zdecydowanie byłaby dużo większa niż ta, którą ustaliliśmy oczywiście w momencie premiery, ale też teraz ten zestaw da się używany w idealnym stanie kupić we w miarę dobrej cenie, więc jeśli chcecie mieć coś majestatycznego, takiego mega kolekcjonerskiego i lubicie Lotra, zdecydowanie Ortang Wam przypadnie do gustu. No i przede wszystkim też chciałbym Wam podziękować za to, że byliście w trakcie tych 12 odcinków, bo przyznam szczerze, że to była taka operacja logistyczna, gdzie ja na 3 razy musiałem jeździć do Artura z kopalni klocków, żeby wziąć te zestawy, żeby je oczywiście jeszcze gdzieś tam wyczyścić, nagrać i tak dalej. Więc też wielkie podziękowania, takie na podsumowanie dla Artura z kopalni klocków, który wsparł mnie tutaj w zakresie tego maratonu Władcy Pierścieni. Pytacie o Hobbita, nie wiem, czy będzie taki maraton. Na ten moment nie mam dostępu do wszystkich zestawów z Hobbita. Skompletowanie ich w sensownych cenach też może być dość problematyczne, więc myślę, że w najbliższym czasie czeka nas sporo nowości. Skupmy się na tym. Lotr, cóż, możecie do tych recenzji wracać. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.